Witajcie, ja jestem Darkness, a to jest pierwszy odcinek Sferajny po długiej przerwie. Więc tak, dlaczego nie było odcinków Sferajny? Były już spekulacje, że Darkness, wyrzuciliście Sferajny, czyżby cię już nikt nie lubiał? Nie, słuchajcie, ja na Ferajnie cały czas byłem, ale po prostu nie miałem jakiegoś czasu nagrywać z niej, tak? Trochę ją ostawiłem na boczny plan. Gdzie teraz jestem? Jestem w domku, który zbudowaliśmy dla MWKi. Więc słuchajcie, jeżeli w ogóle chcecie więcej odcinków Sferajny, przypominam, to łapka w górę, okej? Okay? Łapka w górę, no jutro będzie na pewno kolejny film Sferajny. Tylko zostawcie tą łapkę w górę, okej? Okay? Ona jest najważniejsza. No dobra, więc jak zostawicie łapkę w górę, no to przejdziemy do filmu. Robi się powoli jasno i nie ukrywam, że na Ferajnie nie było mnie naprawdę, naprawdę długo. I zobaczymy, co się zmieniło. Tutaj widać, że... Ten dom dla bezdomnych się podzielił tutaj na dwa obozy, ten się tutaj oddzielił płotem, no dobra, więc są w takim razie teraz dwa domy dla bezdomnych, tak już oficjalnie. Dobra, co dalej? Tutaj w ogóle ścieżka zniknęła, a tutaj się pojawiła nowa. Nie, ona już była wcześniej. O, tu jest napisane, że dom dla bezdomnych, więc spoko. A tutaj, dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka prowadzi tam, dobra, do tego mostu. Pójdźmy się przejść i zobaczyć, jak tam się pozmieniało u całej reszty. Słuchajcie, może wam mniej więcej powiem, jakie ja mam też plany na Ferajnę. No bo jak wiecie, pierwszy sezon był bardzo obfity, jeżeli chodzi o filmy. Wow, ile tam się rzeczy zmieniło, naprawdę. Nie byłem tu długo i nie wiem... Co to za kaktus? Raju MWKa! Co się stało się? To jest portal, który próbowaliśmy zrobić ostatnio chyba z Tritsusem, tak mi się wydaje. Niestety nie wyszło to najlepiej i portal się pojawił tu. No. Więc zdarza się. Przejdźmy się tam więc na górę. I zobaczmy, co tam na górze piszczy. Tutaj schod nie zmieniony, tutaj jest już dobudowana farma owiec, więc no bardzo ciekawie. Kurczę, to w ogóle ten kaktus, on jest taki trochę, no, MWK, no, mało kreatywny, ale przynajmniej jest niesymetryczny, tak, więc tym sobie MWK tutaj zaplusował. Sfinks jak nie był zrobiony, tak dalej nie jest, w sensie, MWK serio, zostawił jego twarz w takim stanie, no, trochę słabo, no, ale dobra, no, jak tam sobie chcesz, przecież ja cię oceniać nie będę. Wchodzimy tutaj, czy tutaj się coś zmieniło? Nie, dalej jest tak dziwnie nieprzyjemnie, mi się przynajmniej zda... Okej, tutaj się trochę zmieniło. Magazyn się trochę powiększył, o ile się nie dziwię. Co to jest? Czy to jest wioska? To też chyba... Aha, to jest świątynia. No dobra. Wow, ale on jest bogaty, masakra. Tu są tablice donatorów. No okej, słuchajcie, możecie się dzisiaj spojrzeć w ogóle chyba live'a z Ferajny. Albo jutro, no ale jeszcze nie jestem pewien, ale na pewno ci chcę robić jakiegoś live'a. Czy tam się drugi kaktus buduje? Jeszcze ogólnie nie mam pomysłu co do tego właśnie... Wow, co? Kiedy będzie live? W sensie, chciałbym zrobić live najprędzej, tak? Problem w tym, że ja spędzam bardzo, ale to oczywiście trzeba wakacje, naprawdę bardzo dużo czasu z znajomymi. No i naprawdę, słuchajcie, nie mam czasu aż nagrywać. Mimo wszystko robię to codziennie, tak? Więc no, nagrywam w sumie co nagrywam? No, to same swoje serie, czyli Ferajne, tam Syberię, Mapek Oizus niedawno nie było, a ja tą serię wprowadziłem. Teraz już oczywiście wszyscy je nagrywają, no ale mniejsza z tym. Aha, trzy łóżka. No do wyboru, do koloru, no jak wolisz MWK. Okej, ale bardziej mnie tutaj ciekawi w ogóle ten kaktus, tak? Czyli tu jest ten jeden duży kaktus zielony. A czym jest ten różowy kaktus? Bo tutaj oczywiście, no rozumiem, no tutaj pewnie kaktusy, nie? Się tworzy. Nie? Halo? Co się tu dzieje? Dlaczego tak? A dobra, przyjdźmy się tam i zobaczmy, czy tam już jakieś plany są. Jakieś... O co chodzi? What the? Okej. Czyli tutaj sobie wejdziemy. I tu nic nie ma. MWK, czy ty się na pewno dobrze czujesz, budując różowe kaktusy? Boję się, że niestety MWK chyba przedawkował bambusa, wiecie? Albo kaktusy przedawkował? Nie wiem. Przedawkował chyba wszystko naraz. Bo skąd się tu... Czemu w ogóle wisisz w powietrzu? Ja nie wiem, słuchajcie. Czy ktoś z was potrafi wytłumaczyć to coś? Bo ja... Ja niezbyt w sumie.
Okej, okay. Ten film się tutaj nic nie zmienił, to znaczy został tylko obrośnięty kaktusami, no ale tam każdemu po jakimś czasie, wiecie, no rośnie to włosienie, tak? Jeżeli już wam tam rośnie wąsik, no to znaczy, że już jesteście mężczyznami. Kobietom też rośnie wąsik w sumie. No. Także tutaj Sfinksowi wyrosły kaktusy w tym przypadku. W tym przypadku wyrosły kaktusy, no ale co to jest? O nie, czy Enzi, ty chcesz mi robić konkurencję? Dawno nie byłem w moim pałacu. Czy on się dużo zmienił? Mój pałac? Mam nadzieję, że nie. To znaczy, byłbym szczerze uradowany, gdybym zobaczył go w stanie niezmienionym. Tutaj w ogóle chciałem jakieś ogrody zrobić, a tym się zajmę chyba na live'ach albo coś, bo póki co nie chcę tego tykać. Okej, wbijamy sobie tutaj. Czy na pewno wszystko jest na swoim miejscu? Mam jakieś jedzonko? No mam, no. Które biednie z tym jedzonkiem. Czy ja to nie sadzałem gdzieś? Widzicie? Pamiętałem, że tutaj zostawiłem stejki. Naprawdę. A minęło tyle czasu. Trzeba będzie w ogóle jeszcze przerobić wejście tam na górę, do tej wieży, bo pomimo tego, że wieża jest jeszcze nieskończona, no to już nie można do niej w ogóle nawet wejść, bo ten portal po prostu przestał sobie działać. My już tu jest tu. Tutaj coś będzie. Tutaj chyba będzie alchemia, albo alchemia będzie na górze, tam będzie po prostu stół do enchantu. Zobaczymy jeszcze. A nie, tam będzie zapisa donatoru chyba, tak? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Co tam u Enziego? Bo jak mam być szczery, tu u Enziego nie byłem nigdy. To znaczy, jeżeli pamiętacie mój odcinek z Enzim, to tak, to był pierwszy i ostatni odcinek, na jakim w ogóle z Enzim gadałem i w ogóle chyba pierwszy i ostatni raz. I w ogóle kiedykolwiek w ogóle u niego byłem, także no długo mi tu nie było. Okej, jakaś wieża. Czy on mieszka w tej wieży? Podejrzewam, że nie. To jest tylko wieża, ok. Czyli, ale moja wieża jest teraz najwyższa, tak? No dobra, tam jest moja wieża. Ona nadal jest tutaj, no, najbardziej taka wykokszona tej całej ferajnie. Więc pobiegnijmy sobie w tamtą stronę. No i tam zaraz sobie obadamy, co u Enziego piszczy. O ile się nie mylę, to to jakoś chyba w ogóle... dealer widzę, że niespecjalnie rusza tutaj z tą ferajną, to znaczy... widzę, że mało tu robi strasznie. Tu jest domek Enziego. Jej, jakie labirynty. Co tu się... Papuga, cześć papuga. Dobra, magazyn. Czy on też jest bogaty? Chyba nie, na całe szczęście nie, bo wtedy bym się już podłamał. A naprawdę bardzo ładnie to wszystko wykopane. Tam jest kopalnia, tam nie będę nawet schodził, bo nie ma szczerze sensu. Portal też tam był fajnie odgrodzony od reszty, tak pomysłowo bardzo. No dobra, Enzi widać umie budować, to lepiej ode mnie. No ale ta tablica jest brzydka, jak mam być szczery. Podejrzewam, że on się tej... tym zajmie, tym takim wgłębieniem, no ale zobaczymy. Nie chcę za niego nic mówić, tak? Jeżeli oglądacie go, no to pewnie wiecie, co ma w planach. Kolejne sprawy, kolejne dwie trudne sprawy, czyli Yakimozo i Tritsus. Zobaczymy, co tam u nich, bo o ile się nie mylę, no to Yakimozo i Tritsus chyba za bardzo... Nie, Yakimozo grał dużo na tym serwerze. Ale Tritsus? O Tritsusie, co z nim gadałem, to on jakoś tam chyba nie za bardzo, co nie? Więc zobaczmy, co tam u Tritsusa, bo Tritsus budował jakiś tam swój domek i tak naprawdę chyba na tym się jego kariera póki co skończyła. Już mi się jedząc tylko skończyło, no co słabo. W ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale na jakimś odcinku oswoiłem sobie konia. Halo, gdzie jest mój koń? Ja go poszukuję już od kilku odcinków, i nie mogę znaleźć. Dobra, tego już sobie wezmę. I tego. Nie lubię tego mięsa kurczaków, bo one trują. To jest na szczęście dużo tych rampków, więc można sobie tutaj jakoś pouzupełniać podczas podróży. No. To wszystko przez tą farmę Yakimoza. Dobra, raz, dwa. Zjedzony porkchop zaraz będzie. Okej, okay, możemy biec dalej. Domku Yakimoza, jakby nie było, tak dalej nie ma. Nie wiem w ogóle, dlaczego on to zrobił. Wysiadł w pień dosłownie i się wyniósł. Po prostu się stąd wyniósł. Więc może nie wiem, może zrobił sobie jakiś kompleks podziemny, zaraz to obadamy. Halo, panie Yakimozo, czy pan tu jeszcze żyje? Chyba się tutaj niego... Andrzej Kaktus to był. Jezus! O! O raju! Ten szkielet w połączeniu z tym dźwiękiem. Nie wiem, czy go słyszeliście, czy muzyka przypadkiem z filmu tego nie zagłuszyła. Znaczy, no, muzyka z filmu to dana w obróbce. O, tam był przez chwilę taki dźwięk, taki creepy, że ja naprawdę się mega wystraszyłem.
Okej, Agacia, ziomek. Hej, zaraz. Co się stało? Czy to jakiś troll? Czy to jakiś troll? Co się stało z domkiem tej... Dom owcy Higgs. Czemu tutaj wstrzysł? O nie. Pani owco? Czy to pani? Czy to pani? Pani owco? Me, no dobra, to chyba tak. Powiedziała, że me, czyli mi, czyli ja. Tak? No, znaczy... Coś takiego. W ogóle to było mocno naciągane tłumaczenie, ale mniejsza. No nieco tu się zawracało Yakimoza i chyba nie chcę rozbrzydzać zagadki tego domu. Mam nadzieję tylko, że z Yakimozem wszystko w porządku. To znaczy, boję się... Nawet pieski ma różowy? Czy to Tricus. Nawet pieski ma różowy? Nie, pieski, nie powiecie, że on was skrzy... A jednak. Macie różo... O nie, tu jest bardzo źle. Tu się dzieją bardzo złe rzeczy. Naprawdę złe rzeczy. Ty coś może jest jeszcze? Nie ma nic. No dobra, słuchajcie, w każdym razie ten film był takim prologiem. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że właśnie niedługo będą live'y sferajne, więc możecie subskrybować, bo przypominam, że na live'ach będziemy grać na ferajnie. Oczywiście chciałbym jeszcze tutaj zrobić kilka projektów. Mam co do nich pomysły, więc niedługo pewnie na moim kanale się pokażą też filmy właśnie z tego, co by tutaj budował. Ale jeżeli chcecie podpowiedź tego, co będę budował, no to w sumie wam mogę podpowiedzieć, okej? Okay? Dobra, w takim razie podejdziemy tam sobie. I to będzie podpowiedź dla was. Uwaga, tam taratara tararam, tararara. Dobra, nie no, zbyt szybko to poszło, więc jeszcze musimy chwilę podejść. Uwaga, ten piasek będzie waszą podpowiedzią. Uwaga, Benz. To jest podpowiedź odnośnie tego, co zrobimy w następnym odcinku. Znaczy nie odcinku, ale odnośnie tego, co niedługo zaczynam robić. Także piasek nie bez powodu tu leży. No, także słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Ten film był mało treściwy, bo dawno mi tu nie było, tak? Musiałem się rozeznać co i jak i wolałem to zrobić z wami, bo wiem, że część z was na przykład ogląda tylko mnie i chciałoby pewnie być na bieżąco sferajną, bez oglądania innych. No ja zapraszam was też do oczywiście innych youtuberów tutaj, czyli do Dealera, MWK i tak dalej. Oni tutaj przez ten cały czas nagrywali, ja tak trochę sobie odpuściłem tą ferajnę, bo no to było dziwne, bo w ogóle wyjechałem do Dealera na tydzień, potem tam miałem spotkania i tak dalej. Znaczy na tydzień, no tak na pół tygodnia. To obserwujemy go Snapa Darkness, ten wie. No, ale mniejsza. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!